Dość dużym szokiem wtedy tak naprawdę dla wszystkich było ogłoszenie twojego udziału w nowej wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami. Powiedz mi, wiedziałeś, że to ogłoszą na tej gali i miałeś takie motyle w brzuchu tak zwane? Znaczy ja dowiedziałem się na próbie kamerowej, że to ogłoszą, bo rozmawiałem z Pauliną Wolewską, która do mnie zadała mi pytanie. Ja mówię, a to wy to ogłaszacie dzisiaj? I ona mówi, no tak, tylko mamy informację. Więc ja się dowiedziałem w ten dzień gali i byłem tym podniecony, no bo jak się okazało się, że jestem pierwszym uczestnikiem, który jest ogłoszony. No i tak fajnie się z tym poczułem, było mi bardzo miło faktycznie. A wiesz, już słyszałeś może gdzieś tam jakieś w kuluarach plotki, kto chociaż będzie drugim lub trzecim uczestnikiem, kto mniej więcej będzie z tobą w teamie? Nie, naprawdę jest to tak dosyć szczelnie pilnowane i ja nie wiem, z kim, kto będzie tańczył jeszcze ze... Ja rok temu 3 osoby ogłosiłem w fakcie, wiedziałem, no pewnie. Słuchaj, jakbym coś wiedział, to nawet bym ci, chociaż pewnie bym ci nie powiedział, bo nie mogę, ale naprawdę nie wiem. Nie wiem, kto będzie jeszcze tańczył. Bo te dni w ATM-ie, właśnie tutaj jesteśmy w studiu, gdzie jest kręcony Taniec z Gwiazdami, to są bardzo tak naprawdę wyczerpujące dni. Nie masz takiego poczucia, że tutaj ciągle to zgrupowanie, teraz wchodzisz znowu w taki bardzo okres, w którym będzie się mieliło i te treningi, że ta twoja partnerka, bo jeszcze pewnie nie wiemy, kim jest ta partnerka, ale naprawdę da ci w kość? No tak, jest to trochę taki okres, więc ja, wiesz co, ja na razie zamknąłem etap konkursu, to co zrobiłem i teraz przede mną myślę na razie tylko o tym wolnym, które będę miał. Wiadomo, teraz jeszcze przez te 2 tygodnie trochę się będzie działo, ponieważ w niedzielę jakby oficjalnie będzie podane to, że zostałem wicemisterem Supranational, bo będzie gala w telewizji, więc wiem, że te 2 tygodnie jeszcze będą intensywne. Jakby Taniec z Gwiazdami jest przede mną, ale będę o tym myślał po nowym roku. Będę się jakby nastawiał na to. Styczeń będzie takim miesiącem, gdzie będę się fokusował na to, no a od lutego już ostry zapierdziel. I na razie jakby tak sobie to wyznaczam po kolei, żeby się też nie martwić na zapas. To na sam koniec oczywiście też muszę podpytać, czy masz jakąś ulubioną partnerkę, która chciałbyś, żeby była ci przydzielona? Nie ma takiej osoby. Ja... Ale kojarzysz te dziewczyny, które są tancerkami? Kojarzę, ale nie ma. No, wiesz, ja je widziałem, tylko nie znam. Nie wiem, jakie mają charaktery. Jakbym znał charakter, mógłbym ci powiedzieć, że sam bym chciał, stamtąd bym nie chciał, ale nie znam ich osobiście. Ja myślę, że tutaj już osoby, które zajmują się programem i które odpowiadają za dobór tancerzy, zrobią to tak, żebyśmy przypasowali do siebie charakterem, no i żeby faktycznie wytrzymała ze mną. To tego ci życzę, Kubuś. Dzięki wielkie.